Dołączasz do grona naszych topowych ciężkoatletów, bo trudno was nazwać lekkoatletami. Tomek Majewski, Piotr Małachowski i teraz Paweł Fajdek. Czyli jak wy we trzech gdzieś pójdziecie w miasto, to właściwie szpaler sam się zrobi, bo każdy będzie schodził wam z drogi. No tak przeważnie jest, jak się widzi kilku dużych chłopaków, to raczej unika się problemów, chociaż są tacy odważni, którzy oczywiście lubią się sprawdzić. Mam nadzieję, że nie będzie takich sytuacji, takich problemów. Nie wiem też, kiedy będziemy mieli okazję gdzieś wspólnie wyjść na miasto, bo jednak nie spotykamy się tak często, tylko na obozach w sumie, ale to na obozach wiadomo, trzeba odpoczywać w pokoju, trzeba grzecznie czekać na trening i szybko chodzić spać, także do takich sytuacji nie dopuszczamy. A czy zdarzyła ci się jakaś chwila szaleństwa po tym Mistrzostwie Świata? Nie wiem, poszedłeś do dyskoteki, tam wybawiłeś się do białego rana albo, no krótko mówiąc, wniosłeś toaz i nie był to przynajmniej szampan. Nie było takiej możliwości. Ja bardzo mało spałem, nie miałem nawet czasu na to, żeby odpocząć tak naprawdę po tych Mistrzostwach Świata. I ten pierwszy tydzień bardzo nerwowy, bardzo taki ruchliwy. Po powrocie, powrót do treningu tak naprawdę. Mamy drugą część sezonu tutaj, która jest bardzo ważna. Ja mam, już jestem poza pierwszym startem, który miałem w Dubnicy na Słowacji, gdzie wspaniały wynik, kolejny rekord życiowy, super konkurs. Tym razem wygrał Christian Pasz, który był faworytem do złota w Moskwie. Ale to jednak ja prowadzę w klasyfikacji JAW Challenge w rzucie młotem i kolejne zawody 7-8 wrzesień w Rieti we Włoszech. Tam będziemy walczyć o to, kto tak naprawdę to wygra. Słuchaj, czy ty podzielasz zdanie pesymistów, że czekają nas ciężkie lata lekkiej atletyki, że będzie bardzo trudno zdobywać medale na światowych imprezach, że właściwie tylko w konkurencjach technicznych, rzutowych, których ty jesteś przedstawicielem, możemy osiągać sukcesy, a reszta raczej musimy obejść się smakiem? No taka jest prawda, że jednak my mamy bardziej geny do tego, żeby rzucać, żeby robić coś, co jest techniczne, a nie do tego, żeby biegać, tak jak mają to ludzie o kolorze czarnoskórym, tak? Także jeżeli ktoś chciałby osiągać sukcesy w bieganiu u nas, to bardzo wysokie, to musi strasznie mocno trenować i to nie można myśleć o tym, że ktoś jest zmęczony, tylko trzeba robić taką robotę i to niekiedy dwukrotnie większą niż Kenijczycy czy gdzieś tam Etiopczycy, bo inaczej biały człowiek nie jest w stanie z nimi rywalizować na takim poziomie, do jakiego oni zostali stworzeni. Paweł, masz 186 cm, no taką wagę, która pozwala ci ten młot rozpędzić czasami do prędkości 120 km na godzinę. Co ty jesz? Bo ja mam wrażenie, że ty siadasz do stołu i pochłaniasz wszystko, co jest w zasięgu twoich dłoni. Nie, tutaj akurat pomimo tego, jak wyglądam, to jakoś... Wyglądasz dobrze, żeby nie było. Strasznie dużo nie jem. Ja nieraz koledzy się dziwią, że oni są ode mnie dużo mniejsi, dużo chudsi, a potrafią zjeść więcej ode mnie, bo jednak u nas jest strasznie duża masa mięśniowa. Ten żołądek też jest oczywiście gdzieś tam sporych rozmiarów na pewno, bo jednak ilość płynów, która chociażby jest wypijana każdego dnia, to też zapycha żołądek, także na to jedzenie nie jest jakoś dużo miejsca. Do tego drobne odżywki, na przykład białkowe, czy jakieś odżywki, które tam wspomagają wydolność i tak dalej, to wszystko gdzieś musi być. I tego miejsca jest coraz mniej w miarę tego, jak wygląda dzień. Czyli najwięcej oczywiście potrafię zjeść już, kiedy nie trenuję, kiedy mam ten spokój od tego i chociażby kiedy są święta, to wiadomo, wtedy się człowiek napycha po same brzegi, żeby mieć już na zapas, tak? Powiedz, Igrzyska w Rio de Janeiro to jest taki twój najbliższy, zdaje się, punkt, po który chciałbyś sięgnąć, po który chciałbyś osiągnąć. Ty w ogóle masz taką szczególną metodę motywowania się, prawda? Podobno stajesz przed lustrem i mówisz, ja, Paweł Fajdek, będę mistrzem świata. Czy ty po Mistrzostwach Świata w Moskwie stajesz już przed lustrem i mówisz, ja, Paweł Fajdek, będę mistrzem olimpijskim w Rio? Nie, na to przyjdzie jeszcze czas. Podejrzewam, że w tym kolejnym sezonie będzie to motywacja na poziomie, masz Mistrzostwa Europy, musisz się teraz tu dobrze pokazać. Rio jest to plan daleki, to jest za 3 lata dopiero, to mamy coś jeszcze robić przed tym i trzeba się wcześniej też spełniać. Mam to, jak mówię, Mistrzostwa Europy, to jak Szymon chociażby powiedział, no bardzo ciężko było mu zdobyć medal. Pierwszy medal Mistrzostw Europy zdobył dopiero w zeszłym roku i to brązowy, także
podobno bardzo ciężka impreza, trudniejsza niż Mistrzostwa Świata. Przekonam się, jak pojadę. Mam nadzieję, że dobrze się zaprezentuję i to będzie mój cel na przyszły rok. Czego życzy się młociarzowi? Połamania młota, czy też, nie wiem, wyrzucenia go jak najdalej? No cóż, akurat w moim przypadku to można życzyć dużego koła, nie palenia rzutów i trafiania w promień, bo to są takie rzeczy, które są najbardziej istotne. No i oczywiście luzu, który musi nam towarzyszyć, żeby wyniki były jak najlepsze. A ty tego luzu masz naprawdę wiele. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie.